8 worków śmieci zebrali uczestnicy akcji Dbam o Sądeckie. Jesienna edycja akcji zorganizowanej przez Fundację Nowe Kierunki rozpoczęła się od starosądeckiego Bobrowiska. Chodziliśmy i zbieraliśmy śmieci, które pozostawione przez innych ludzi na obrębie całych stawów. Czy to jest jakaś akcja, która czegoś może nauczyć, twoim zdaniem? Może, szanowania zieleni. Fajnie było, nie dość, że sprzątaliśmy śmieci, jeszcze zobaczyliśmy bobry, przeszliśmy się, było fajnie. Pożyteczna akcja, jak myślisz, trzeba? Pożyteczna, trzeba pomagać. Dlaczego? Sprzątać śmieci, żeby ryby nie ginęły. Jest mało tutaj, z tego co pan powiedział. Nie jest za dużo tych samobobrów, jest tylko 7, więc trzeba pomagać. W spacerze wzięło udział blisko 30 osób. Fantastyczna impreza. Śmieci bardzo dużo, pomimo to, że wydawało mi się, że tutaj to zawsze jest tak czyściutko, bo byliśmy już na Bobrowisku kilka razy i mnie się wydawało, że jest czysto. Jednakże gdzieś tam, jak człowiek się zagłębi w te krzaki, to jednak trzeba powiedzieć, że... Jest co zbierać. Jest tego dobra, prawda, Bogusiu? Zostawiamy, niestety niszcząc środowisko, niszcząc te piękne miejsca, które tutaj są. A przecież były z nami dzieci i to jest najważniejsze, że dzieci widzą, że jeżeli posprzątają, to będzie pięknie. A jest tych śmieci bardzo dużo. Gościem specjalnym był Krzysztof Boszowski, prezes Koła Polskiego Związku Wędkarskiego nr 20 w Starym Sączu. Stawy starosądeckie to są stawy pożwirowe, czyli pozostałość po eksploatacji piasku i żwiru. Uległy naturalnemu wypełnieniu wodą i zasiedlone zostały przez różne gatunki ryb. No możemy tu spotkać dosyć duży wachlarz ryb, między innymi karpie, amury, szczupaki, sumy, płocie, trafiają się klenie, no i my na przykład w ramach zarybień wprowadziliśmy też gatunek taki jak tołpyga i jesiotr, żeby urozmaicić trochę gatunki, które tutaj są łowione. I jak dodaje Krzysztof Boszowski, śmieci, które trafiają do wody, są zagrożeniem dla żyjących tam zwierząt. Ryba, która zaplącze się w foliowy worek, ginie w męczarniach. Pomimo wysiłków i włożonych środków i sił, które tutaj członkowie koła angażują, napływ turystyki jest tak duży, że niestety momentami nasze siły nie wystarczają, chociaż staramy się utrzymywać to w jak najlepszej stanie. No niemniej jednak część społeczeństwa jeszcze jest, że tak powiem, nieuświadomiona w kwestiach ekologii i nie wie, jak duże szkody i po prostu zniszczenie może powodować w środowisku naturalnym śmiecenie, zostawianie śmieci. A projekt Dbam o Sądeckie jest realizowany w ramach konkursu Kocham Sądeckie przy wsparciu finansowym Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, a kolejna wyprawa zaplanowana jest na 26 września.